Swoją maskotkę ma przedsiębiorstwo wodociągów i kanalizacji w suwałkach. To hydrofroszka, czyli pluszowa niebieska żabka z fajką i maską do nurkowania oraz dwiema butlami z tlenem. Pracownicy spółki stwierdzili, że placówce przydałby się gadżet, który promowałby ich firmę i mógł posłużyć jako prezent przy okazji spotkań i konferencji. Grzegorz Kochanowicz, prezes przedsiębiorstwa wodociągów i kanalizacji w suwałkach, liczy, że dzięki maskotce jednostka będzie lepiej zapamiętywana. To jest maskotka, której nadaliśmy nazwę hydrofroszka czyli żabka wodna, kolor niebieski. Kto zna żaby wie, że raz do roku niektóre gatunki, żab, jeden gatunek żab pozyskuje, pozyskuje kolor niebieski. Jest to pomysł tutaj naszych pracowników. Wykonana maskotka została przez jedną z polskich firm. Służyć będzie do prezentacji naszego przedsiębiorstwa. Jeździmy na różne spotkania do innych przedsiębiorstw wodociągowych. Jeździmy też na... Konferencje różnego rodzaju, i w takich, przy takich okazjach będziemy tą maskotkę wozili na, na zasadzie, jakby prezentacji swojej firmy, żebyśmy byli zapamiętani, że taki, taka firma wodociągała w suwałkach istnieje i mamy taką sympatyczną żabkę jako swoją maskotkę. Podobne maskotki mają inne polskie przedsiębiorstwa wodociągowe.